bilans 9-4 przy okazji wyjazdów na zachód NBA. Nie można tam było się dopatrzyć faulu, ale inaczej ocenili to sędziowie. I błyska bojorskich Knicks, którymi był w finale w 1994 roku, a tymczasem w ekipie gospodarzy zmiana bardzo dobrze. Mieli nawet bilans 7-5, potem jednak 8 kolejnych porażek. No troszkę wyrównuje się ten bilans zdobyczy punktowej graczy rezerwowych obu stron. Nielegalnej obrony, niedozwolonej obrony, stąd rzut wolny. Ach, świetna akcja w obronie Jerry'ego Smitha. Zablokowany Morning. W której dyspozycji są dzisiaj gracze Miami. Mając ich obronę. Niesamowity Dan Meyer w dzisiejszym meczu. Nie na obliczu Patarejwi. A ciekawa sytuacja koszykarzem, ale ta ciężka praca w tym sezonie przynosi efekty. Tak wielu punktów nie zdobywał jeszcze nigdy w swojej karierze. Głównie za sprawą graczy rezerwowych, aż 23 punkty na dodatek. Świetna skuteczność zmienników za graczy Thorpe oraz Boston Leonard. Chociaż trzeba przyznać, że także Jamal Mashburn zrobił swoje w ataku. Często zajmuje się tymi koszykarzami, którzy tak długo przybywają poza... W asystach jest, ma 10... 10 razy asyst, 10 udań. I łatwe punkty Kevina Garneta. Jeżeli chodzi o ubrania, podobno był Chuck Daly. No, znowu imponujący dorobek punktowy zespołu z Miami. I druga porażka w ostatnich 11.